Witajcie, kochani. Dziś niedziela zesłania Ducha Świętego. Ten kolor różowy trochę nieskutecznie oddaje ogień Ducha Świętego i skutecznie radość, która jest jednym z owoców Ducha Świętego, tego, że Duch Święty jest we mnie. Ale dzisiaj nie o radości, nie o ogniu, ale o tym, czy mamy być cicho, czy mamy być głośno. Wszystko zaczęło się od tego, że zacząłem czytać opis zesłania Ducha Świętego. I takie zdanie. Nagle rozległ się z nieba szum, jakby gwałtownie wiejącego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. I na ten szum zbiegło się całe miasto. Niektórzy interpretatorzy Pisma Świętego mówią, że to jest taki moment, w którym otwarło się niebo nad Jerozolimą. I mieszkańcy Jerozolimy mogli usłyszeć to, co dzieje się w niebie. I rzeczywistość nieba okazała się tak głośna, że zbiegli się niejako do źródła tego dźwięku uwielbienia Boga. Ten szum, który usłyszeli, to za chwilkę usłyszymy, to był szum uwielbienia Boga. Mamy czasami w Kościele takie tendencje i chcielibyśmy, żeby... To są piękne tendencje, ale chcielibyśmy, żeby one stanowiły normę. Raz na zawsze, na wieki i żadnych odstępstw. Normę. Tutaj mieszka Pan Bóg. Ja wielokrotnie jako dziecko byłem uciszany w Kościele. Jako dorosły też. Mi się zdarzyło. Poszukałem sobie w Piśmie Świętym i wypisałem różne miejsca, w których słychać niebo, w których Bóg się objawia i połączone są z tym jakby no, różne zmysłowe doznania, także doznania słuchowe. I chcę w miarę szybko podzielić się tymi fragmentami, żeby pokazać rzeczywistość Bożą. Najpierw będzie dużo fragmentów z Księgi Apokalipsy. Nie bójmy się Apokalipsy. Słowo Apokalipsa z greki znaczy objawienie. Jest to księga objawienia. Nie strachu, lęku, straszenia czy czegoś. Tam jest to księga objawienia, czyli Pan Bóg nam objawia, czyli mówi coś, co jest, albo co będzie, a czego nie wiemy. Dobra, po kolei. Apokalipsa, pierwszy rozdział. Opisuje, Jan widzi niebo i mówi... I słyszy Boży głos. I ten Boży głos jest jak głos wielu wód. Apokalipsa, rozdział 4, opisuje Boży tron, a z tronu wychodzą błyskawice, głosy i gromy. No, ten głos wielu wód to jakby to mnóstwo wodospadów wokół. Morze czasem szumi głośno. Błyskawice, gromy, głosy, no to jak ktoś przeżył burzę, to wie, o czym mowa. Apokalipsa, 8 rozdział. I nastąpiły gromy, głosy, błyskawice, trzęsienie ziemi. A 7 aniołów mających 7 trąb przygotowało się, żeby zatrąbić. Apokalipsa, 11 rozdział. I w niebie powstały donośne głosy mówiące. Apokalipsa, 12 rozdział. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie. Apokalipsa, 14 rozdział. Usłyszałem z nieba jakby głos mnogich wód i jakby głos wielkiego gromu. A głos, który słyszałem, brzmiał, jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy i śpiewają jakby pieśń nową. Często jest taka interpretacja Apokalipsy, która porównuje Apokalipsę do mszy świętej, do Eucharystii. I okazuje się, że wiele, że Apokalipsa jest ułożona generalnie w takiej formie jak nasza Eucharystia. Czyli jakby przedstawia to, co się dzieje na Eucharystii. Tu nie ma ciszy. Czytamy dalej. A potem usłyszałem, to Apokalipsa 19 rozdział, usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie. No, kto był na stadionie, to wie, jak nasi strzelą gola, nie? Jaki to jest huk, jak wszyscy krzykną. Jakbyśmy tak se czasem po prostu wszyscy razem krzyknęli.
Tu dalej w 19 rozdziale. I wyszedł głos od tronu, mówiący: chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy. I jest ten odzew tego tłumu. I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu, jakby głos mnogich wód, jakby głos potężnych gromów, które mówiły: Alleluja! To jest twoje doświadczenie kościoła i tego, co tam się dzieje? Ucieszyłbym się, jeśli tak. Ucieszyłbym się, gdyby tak. Ale to Apokalipsa. Teraz przejdźmy do Starego Testamentu. Księga proroka Ezechiela. Ezechiel, to jest pierwszy rozdział, Ezechiel ma objawienie, widzi Boga. Nie? Widzi Boga i tam są te cztery różne postacie, które mają skrzydła. I mówi: słyszałem poszum ich skrzydeł, jak szum wielu wód, jak głos wszechmogącego, odgłos ogłuszający, jak zgiełk obozu żołnierskiego. Takie porównania. Trzeci rozdział Ezechiela. Usłyszałem za sobą odgłos ogromnego huku, gdy chwała Pańska unosiła się z miejsca, w którym przebywała. Ten ogromny huk to szum uderzających o siebie skrzydeł istot żyjących i odgłos kół obok nich. Boża chwała. Huk. Bo tu mieszka Pan Bóg. No ale idziemy dalej. 10 rozdział Ezechiela. Rozległ się szum skrzydeł cherubów, aż na dziedzińcu zewnętrznym, podobny do głosu Boga Wszechmogącego, gdy przemawia. Czyli ten huk, kiedy się Boża chwała unosiła, to nie tylko ten szum skrzydeł i kół i tego wszystkiego. Bóg ma taki głos. Nie? 43 rozdział Ezechiela. Oto chwała Boga Izraela przyszła od wschodu, a głos Jego był jak szum wielu wód. Księga proroka Izajasza. Serafiny stoją ponad Bogiem i wołają jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. Czy ja może mam dziwne marzenia, ale marzy mi się taka prawdziwa Eucharystia, na której zawołamy na Bożą chwałę tak, że aż zadrgają futryny drzwi. Tak? A Boża chwała zejdzie do tej świątyni, aż napełni się dymem. Czy masz takie doświadczenie wiary? Powiem ci w tajemnicy, że są kościoły, które doświadczają podobnych rzeczy. Czytamy dalej. Księga Psalmów. To jest pełne bogactwo po prostu tego, co się dzieje. Uwielbiajcie Pana, mówi psalmista w psalmie 29. Głos Pański ponad wodami zagrzmiał, Bóg majestatu. Głos Pana pełen potęgi. Głos Pana pełen dostojeństwa. Głos Pana łamie cedry. Pan łamie cedry Libanu, przepraszam. Głos Pana rozsiewa ogniste strzały. Głos Pana wstrząsa pustynią. Pan wstrząsa pustynią Kadesz. Głos Pana zgina dęby, ogałaca lasy, a w Jego pałacu wszystko woła chwała. Psalm 77. Boże, głos Twojego grzmotu wśród terkotu kół, pioruny świat rozjaśniły, poruszyła się i zatrzęsła ziemia. Psalm 18. Pan odezwał się z nieba grzmotem, to głos swój dał słyszeć Najwyższy. Księga Hioba. Z wichru odpowiedział Pan Hiobowi. Czy Twój głos rozbrzmiewa jak Jego? To jest niezłe, nie? Jest opis, jak Izrael doszedł pod górę Synaj. I Bóg na górze Synaj objawił się Mojżeszowi, objawił się generalnie całemu ludowi, żeby dać nowe prawo. Generalnie dzisiejsze święto jest upamiętnieniem też tamtego święta, bo to była pięćdziesiątnica pierwsza. Ha, tak? I ten opis objawienia jest trochę podobny do tego opisu z Dziejów Apostolskich. Księga Rodzaju, rozdział 15. Ukazał się dym
jakby wydobywający się z pieca i ogień, niby gorejąca pochodnia i przesunęły się... A nie, to przepraszam, to jest... To będzie za chwilkę. To jest... Abraham zawiera przymierze z Bogiem. Ten dym z pieca, ogień, gorejąca pochodnia i przesunęły się między połowami zwierząt, które Abraham poukładał. Rozdział 19. Księgi Rodzaju. Ten moment, kiedy Bóg zawiera przymierze. Mówi do Mojżesza tak Pan Bóg. Oto ja przyjdę do Ciebie w gęstym obłoku, aby lud usłyszał, gdy będę z Tobą rozmawiał i uwierzył Tobie na zawsze. Góra zaś Synaj była spowita dymem, gdyż Pan stąpił na nią w ogniu i uniósł się dym z niej jakby z pieca. I cała góra bardzo się trzęsła. Głos trąby przeciągał się i stawał się coraz donośniejszy. Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał wśród grzmotów. Pan stąpił na górę Synaj, na jej szczyt. Wtedy cały lud, słysząc grzmoty, błyskawice, odgłos trąby, widząc górę dymiącą, przeląkł się i drżał i stał z daleka. I mówili do Mojżesza, mów ty z nami, a my będziemy cię słuchać, ale Bóg niech przemawia do nas, abyśmy nie pomarli. 24 rozdział Księgi Wyjścia. To była Księga Wyjścia, 19. Wcześniejsza, teraz 24. A wygląd chwały Pana w oczach Izraelitów był jak ogień pożerający na szczycie góry. Ten pomysł Izraelitów, żeby to Mojżesz rozmawiał z Bogiem, a oni będą słuchali, trochę nie zadziałał, bo jakby mimo, że Bóg im się ukazał takiej mocy, nie, oni tak potem odwrócili się od Boga, wytopili sobie cielca, którego będą wielbić. No, taka historia, taka historia. Ale to jest część opisów tego, jak Pan Bóg się objawia. Część opisów tego, jak wygląda Boże objawienie. I tego, że Pan Bóg nie boi się hałasu. Pan Bóg nie boi się, jak jest głośno. Pan Bóg nie boi się, jak jest chaotycznie. Te wszystkie opisy, mnogie wody, obóz żołnierski, burza, wiatr. To wszystko związane jest z pewnym nieporządkiem. Tak? My chcielibyśmy mieć tak wszystko poukładane, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i to już koniec. Tutaj więcej nie można, dłużej nie można, głośniej nie, bo to nie. Pan Bóg się nie boi, jak jest głośno. I teraz, jaka powinna być nasza odpowiedź na to, jak Bóg się objawia? Do czego zachęca nas Pismo Święte? Taki opis z drugiej Księgi Kronik, to jest chyba opis poświęcenia świątyni. Tak, to jest opis, Salomon wybudował świątynię, następuje poświęcenie świątyni. I wszyscy lewici śpiewają, grają na cymbałach. To jest druga księga Kronik, piąty rozdział. Harfach, cytrach, a z nimi 120 kapłanów grających na trąbach. Kiedy tak zgodnie jak jeden trąbili, śpiewali, tak iż słychać było tylko jeden głos wysławiający majestat Pana. Kiedy podnieśli głos wysoko przy wtórze trąb, cymbałów, instrumentów muzycznych, przy wychwalaniu Pana, że dobry jest, że Jego łaskawość na wieki, świątynia napełniła się obłokiem chwały Pańskiej, tak iż nie mogli kapłani tam pozostać i pełnić swej służby z powodu tego obłoku, bo chwała Pańska wypełniła świątynię Bożą. I to jest moje największe marzenie. Być na takiej Eucharystii, żeby to się stała pewnego rodzaju norma, że Boża chwała napełni świątynię, że będziemy tak głęboko w uwielbieniu Boga, że będziemy tak mocno Go uwielbiać i tak głośno, i tak jednomyślnie, że wszystkie nasze głosy zleją się w jeden głos. To jest mowa o jedności. Że Bóg się objawi, że obłok Jego chwały napełni świątynię. A reszta jest po prostu cudowna. Psalm setny. Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie, wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim. Psalm 95. Radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki na cześć opoki naszego zbawienia.
Radośnie śpiewajmy Mu pieśni. Psalm 32. Cieszcie się, weselcie w Panu. Wznoście radosne okrzyki. Psalm 66. Sławcie Boga z radością wszystkie ziemie. Opiewajcie Jego chwałę. Cześć Mu świetną oddajcie. Niech cała ziemia Cię wielbi. Niech śpiewa Tobie. Psalm 67. Niech wszystkie narody dają Ci chwałę. Niech się narody cieszą i weselą. Psalm 68. Śpiewajcie Bogu Królestwa Ziemi. Zagrajcie Panu. Psalm 47. Wszystkie narody klaskajcie w dłonie. Wykrzykujcie Bogu radosnym głosem. Wstąpił Bóg wśród radosnych okrzyków. Pan przy dźwięku trąby. Śpiewajcie naszemu Bogu, śpiewajcie. Śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie. Hymn zaśpiewajcie. Psalm 98. Śpiewajcie Panu pieśń nową. Radośnie wykrzykuj na cześć Pana cała ziemio. Wykrzykuj. Nie. Cieszcie się i weselcie i grajcie. Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry. Przy wtórze cytry, przy dźwięku harfy, przy dźwiękach, przy trąbach i przy dźwięku rogu. Radujcie się wobec Pana Króla. Ja słyszałem te trąby izraelskie. Ho, ho, to nie jest ciche. Niech szumi morze to, co je napełnia, świat i jego mieszkańcy, niech rzeki klaszczą w dłonie, niech góry razem wołają radośnie. Tu nawet całe stworzenie ma się włączyć, ten krzyk. Póki mego życia chcę śpiewać Panu i grać mojemu Bogu, póki mi życia starczy. To jest Psalm 104. Księga proroka Sofoniasza. Wyśpiewuj, córko, córo syjońska, podnieś radosny okrzyk Izraelu. Ciesz się i wesel z całego serca, córo Jeruzalem. Prorok Izajasz, 24 rozdział. Ci, co podniosą swój głos, sławić będą majestat Pana. Wzniosą okrzyki. Izajasz, 42 rozdział. Śpiewajcie Panu pieśń nową. O, nową. Niech go sławi morze i co je napełnia. Niech oddają chwałę Panu i niech głoszą cześć na jego wyspach. Ewangelia według świętego Łukasza. Już lądujemy powoli. Pan Jezus wjeżdża do Jerozolimy. I całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I wołali głośno: błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach. I święty Paweł w liście do Rzymian. Weselcie się, poganie, wraz z jego ludem. Chwalcie Pana wszyscy poganie. Niech go uwielbiają wszystkie narody. A Bóg, dawca nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję. To słowo nadzieja, to znaczy oczekiwanie. Ja oczekuję takiego uwielbienia. Ja oczekuję tego, że będziemy my jako chrześcijanie wszyscy z radością, z mocą krzyczeć na cześć Boga. Aha. Nie trzeba by było namawiać ludzi, żeby uczestniczyli w Eucharystii, prawda? Tak? Fajnie być prawdziwym przed Bogiem, tak? Jeśli masz emocje, tak? Jeśli ci smutno, to płaczesz. Jeśli ci wesoło, to się śmiejesz, tak? Jeśli chcesz tańczyć, tańczysz. Jeśli chcesz podskoczyć z radości, skaczesz, tak? A nagle Kościół zrobił się takim miejscem, żeby stłumić emocje, żeby emocji nie pokazać, żeby było tak święcie i tak nijako. Tak? Ta książka mówi co innego. Święcie bywa czasami głośno. Tak? Pan Bóg lubi prawdziwe uwielbienie. Pan Bóg lubi wszystkie instrumenty. Pan Bóg lubi, jak mu śpiewamy z całej siły, jak tańczymy, jak klaszczemy. Jak Dawid. Jak Dawid. Okej, wystarczy, bo już się zrobiło 20 minut nagrania. Kochani, życzę wam ten dzień zesłania Ducha Świętego, takiej prawdziwości wiary.
takiej prawdy, takiego doświadczenia tego, że można i trzeba okazywać wiarę w sposób prawdziwy. Bez ukrywania emocji, bez ukrywania tego, co chcemy robić. I to gdzieś się dzieje na obrzeżach Kościoła, nawet katolickiego Kościoła. Są wspólnoty, które tańczą w czasie mszy świętej. Gdzie można tańczyć, gdzie można śpiewać. Można chwalić Boga z całej siły. To jest piękne. I mam nadzieję, że to się będzie rozlewać na cały Kościół. Jak on jest szeroki, długi, wysoki. A z Kościoła na całe nasze życie, żeby, że to nas będzie odróżniać od innych ludzi na świecie, tak? Że nie będziemy przejmować ich lęku, ich strachu, ich smutku, tak? Tylko ta radość z nas będzie się wylewać na świat. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Z Bogiem. Pa.